Spasiba, zdrasuj się, kamracie. Towarzyszu, witam w kolejnym odcineczku z Gothica The Dark Saga. Od razu wczytujemy i lecimy z tematem. Okej, okay, zaczynamy tu, gdzie byliśmy ostatnio. Trochę bardzo ciężko mi jest tu lokację ogarnąć, jest trochę zagmatwana. Ale lecimy. Poprawiłem trochę rozdzielczość i teraz widać na ekranie full grę. To jest spoko, to jest Kurt Cobain. Ty żyjesz? Co słychać? Ty nie mógłby mnie pomóc w jednym dziele? Czy mógłbyś mi pomóc w innej sprawie? Ja się сейчас слишком занят. Подойди часика через два. Okej. A, to jest ten, u którego bryłki będziemy mu dawać. Dobra, chrząszcze ubijemy. Och, boch mój. Boch mój. Dobra, jeden wystarczy. Ej, ty nie taki. Nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz? To jest niewolnik. O, tu jest jakaś menzurka. Ktoś mi pisze. Nieładnie, nie róbcie tak. Kość szkieletu, menzurka. Jakiś stolik alchemiczny. Czaszka. Mogę podnieść czaszkę. Okej. Okay. Co tu jest więcej? Ork wojownik. Strażnik. Dał, nie podchodzę. Nie, o, tu już widzę pełzacz. Pewnie będzie pełno. O, możemy wydobywać. Odłup trochę. Okej. Okay. Tu jest miejsce do kopania. Ciemny grzyb. Ile mamy teraz? Mamy dwie. Chwila. Odłup trochę. Okej. Okay. I tak expimy? Aha. Wydobyłem część. Połowa dziennej normy. Okej. Okay. Czyli to nie będzie takie bardzo jak myślałem. Trzeba godzinkę odpocząć. Dobra. O, tu jest jakaś sakiewka. Co w niej jest? A, monety. No ale jakby te monety to tutaj nam są kompletnie niepotrzebne. Chwila, muszę sprawdzić na OBS-ie jedną rzecz. Nie, jest w porządku. Dobra. Już się bałem, że dźwięk jest słabszy. Stąd przyszliśmy. Chwila, z powrotem wezmę tą grafikę. Zasięg widzenia sobie zwiększę. Ok, tak jest optymalnie. Co my tu mamy? Możemy godzinkę odpocząć. Tu jest jakiś chleb. Pep. Ochroniarz. Kufer Juliano. Ochroniarz. Dobra, zapiszę. Na dwa sejwy. Okej, co tutaj mamy? Okej, znowu kopacze. Ha, to jest ten dół, gdzie kręci chłop. Ubić mora, to jest. Bill. Mark. Okej, okay, pogadajmy z nimi. Witaj, nazywam się Alester. Ja ciebie nie znam, spadaj. Okej. Okay. Mark. Znowu płacić, ale dzisiaj już przychodzili do mnie. Oddałem wszystko. O czym ty mówisz? Nie jesteś z bandy Giuliano? Nie, a co? Masz z nimi problem? Daj, to jeszcze jakie? Odebrałem mi połowę rudy, którą przez dzień zdobywam. Nie mam więcej sił. Dlaczego Giuliano zabiera ci rudę? Giuliano brzmi jak największy pedał. Ponieważ jest rozbójnikiem, mordercą. Dla niego życie innych nie jest warte bryłki rudy. Uważa się,
tu za bardzo ważnego i myśli, że pozostali powinni całować mu stopy. Jeśli go tak nienawidzisz, to dlaczego nie porozmawiasz z nim jak mężczyzna z mężczyzną? Jestem pisarzem, a nie wojownikiem. Nie umiem obchodzić się z mieczem. Nie umiem walczyć ani zabijać. I wiesz, nie patrząc na moje paskudne sytuacje, nie chcę. Nie chcę kontynuować tej rozmowy. Mogę ci jakoś pomóc? Tak, myślę, że będziesz w stanie. Widzę w twoich oczach wojownika, zdolnego zabić. A mi jest potrzebny właśnie taki człowiek. Chcesz, żebym kogo zabił? Tak, zgadza się. Zapłacę ci 15 brejek rudy. Hojnie. I któż to Giuliano? Właśnie, nie mogę więcej cierpieć tych szyderstw. Albo on? Okej. Może, no ja nie последней надежды расставил, когда я просил Дракса помочь. Но он отказал и даже не посчитал нужным. Okej. Следит за порядком, от него, я думаю, они все. Myślę, że oni wszyscy są tchórzami. Дракс, жалкие трусы, способны только на мелкие. Ох, как я их всех. Хорошо. Dobrze, pomyślę nad twoją propozycją, ale niczego nie obiecuję. Nie proszę o to, już przyzwyczaiłem, że moje życie jest bryłką rudy, nic więcej. Dobra. Czyli musimy załatwić Giuliano albo jakąś alternatywę znaleźć do tego zadania. O, tu ja widzę roślinę leczniczą. Dobra. A, czy godzina minęła? Chyba nie. Kawałki rudy. Okej. Zrobiliśmy dzienna norma rudy. Super. I dostaliśmy jakieś 3 punkty czegoś. Ja tu nic nie widzę. Doświadczenie 135? Czy co? Punkty nauki, chyba 3 mam. Nie, 0 mam. No kuźwa, nic nie widać. To jest minus akurat. A, wydobywanie umiejętność mi wzrosła, okej, rozumiem. Logiczne. Okej, tu jest mięso kopacza. Dokładnie tak. Ciemny grzyb. Uwaga, kaszlę. Okej, bryłka rudy. Czy coś jeszcze? Roślina lecznicza. Ile ona dodaje? 8. Mniej niż normalnie. Ciemny grzyb. Kolejny ciemny grzyb. I tam kolejny ciemny grzyb. Dobra. Dick. Czemu nie pracujesz? Dlaczego nie pracujesz? Więc w szachcie nie można просто siedzieć i nic. A mnie teraz wszystko jedno. Dla mnie teraz jest wszystko jedno. Moja Mia zginęła. Bez niej straciłem sens dalszego życia. Mia? Mia? Kto to? Moja umiłowana Mia, moja jedyna Mia, moja. Nie możesz толком объяснить. Да тебе какое дело вообще? Ciebie w ogóle nie obchodzą moje troski. Wynoś się. No dobrze. Zakochany chłopie, w męce utrapiony. Zobaczmy. Dobra, zapiszę, bo jak coś, jak spierdolę się z tej drabiny, to będę płakać. No. O, to jest duża drabina. Bardzo wysoka. Siema, chłopaki. Niewolnik Lis. Co jest u Lisa? Ej, pareń, idź. Co ci нужно? Czego potrzebujesz? Nazywam się Lis i mam dla ciebie sprawę. Jesteś zupełnie nowy w kopalni. W ostatniej partii niewolników, tak? Tak, masz rację. Mnie i moi przyjaciele ostatnio złapali piraci.
i nas przyciągnęli tutaj. Właśnie taki człowiek jest mi potrzebny, nowicjusz, którego nikt nie zna. Patrząc na ciebie, mogę powiedzieć, że jesteś doświadczonym i swojego nie przegapisz. Może i tak. Masz do mnie sprawę? No pewnie. Mam dla ciebie robotę. Co prawda, musisz nieco pobrudzić sobie ręce, ale sprawa jest tego warta. 10 bronek rudy jest świetną zachętą do tego. Tyle rudy musisz zdobyć, użyły co najmniej pół dnia. No nie wiem, ja to zdobyłem w 2 minuty. Także no, co ty mi tu gadasz, chłopie? Zainteresowałeś mnie. Ty mnie zainteresowałeś. No i отлично. Сейчас я веду тебя в курс дела. Нужно подстроить так, чтобы Билл погиб сгинул? Совершенно случайно его придавит куском скалы. Или, скажем, он так сильно... В общем, он должен погибнуть. Но никто не должен... Орки О, нет, очень орковые хорошо следят догадую... за тем, чтобы рабы не калечили. Поглядаем того, чтобы... И если okay. нас поймают, то выпусть... Dlaczego? Czemu mam zabić Billa? Wynajęła mnie pewna ważna osoba, żeby wykonał brudną robotę. O ile nie wiem, ten nikczemnik zabił jej męża podczas ich ślubu i ledwo nie wykończył jej samej. Tylko dzięki ogromnemu bogactwu i kilku umiejętnym magom udało się ją uratować. Potem poprzysięgła, że cokolwiek by się działo, odnajdzie i zabije Billa. Для этого она наняла меня. И вынаяла мне. По долгих поискованиях усмехнулось ей до мне счастье, споткаем Билла на статку, плынувшем до порту, плынувшем. Але як на злость, заткували нас пираты и взяли в неволе. И хоть zlecenie w tych okolicznościach straciło znaczenie, nadal mnie muszę odpracować honorarium i zakończyć robotę. Bill musi umrzeć. Po co jest ci to potrzebne? Jestem potrzebny. Widzę, że masz głowę na tarku. To dobrze. Rozumiesz, robota jest bardzo niebezpieczna. Inaczej bym nie proponował tyle rudy. Już próbowałem ukręcić tę sprawę, ale orkowie bardzo dobrze obserwują niewolników, zwłaszcza Billa. Ten głupiec wyobraził sobie, że jest bohaterem i zaczął stawiać się Urszakowi. No wiadoma sprawa, Urszak zadał mu parę szturhańców, więc Bill znowu polazł do orka. Za drugim razem Bill zaledwie ocucili. Billa zaledwie ocucili, ale ten powiedział, że znów zaryzykuje, że tylko poprawi zdrowie. Teraz niewolnicy już obstawiają, czy Bill polezie znowu na rożen. Widać, u chłopaka zupełnie dach pojechał. Ale najważniejsze, że po tym wszystkim, po tym wypadku orkowie zaczęli go pilnować i teraz po prostu do Billa nie można się dostać. Potrzebna mi jest rzeczowa rada. Jeśli u ciebie сломается кирка, отдай ее Виспу. Виспорови. Виспови. Окей. Если у тебя... Dobra, zabijmy tego. Wytłumacz mi jeszcze raz, bo jestem głupi. To wszystko jest bardzo proste. Powinieneś ukartować nieszczęśliwy wypadek, żeby w wyniku niego Bill zginął. Jak to zrobisz, nie wiem. Ale jedna dusza nie powinna się domyślić, że to byłeś ty. W przeciwnym razie będziesz mieć wielkie kłopoty. Dobra. No dobrze. To wracamy na dół. Jestem ciekaw, czy już mogę tego Billa zabić? Czy nie? On tu gdzieś był. Przed chwilą z nim gadałem. On nie chciał ze mną gadać. Więc już mi podpadł. Jestem miły chłopak. Ze mną można pogadać. Jeszcze zobaczymy, czy tu jest ktoś ciekawy. Niewolnik. Juliano jest. O nie! Кто разрешил тебе подходить ко мне? А я сам себе разрешаю, когда... У тебя острый язычок, как я погляжу. Не хочешь размять кость? Не, каким-то иным разом. С этого и надо было начинать. Добра, не хочу себе бить с Джулианом.
Ale typek ma tupet. Typek ma tupet. Już mi się nie podoba. Nie spodobał mi się. Fajna jest ta animacja. Pokaż, jak to wygląda tutaj. Wow, baja. Fajnie zrobione. No, elegancko. Tu jest ten Bill. No faktycznie, trzymają go ostro. Ja to sobie zapiszę. Dla pewności. Oni sobie gadają. Ej, ty! Привет, меня зовут... Нет, я... Ha. Jak ja mam to zrobić? Ej, ty! Я слышу, что шахты опять не спорят. Может, ты что-нибудь знаешь о Мия? Мия! Мия, ci świecący szczury. Wszyscy wiedzą, że Dick nie miał... Совсем уже тронулся умом. Крыса? Ты должно быть шутишь? Szczur? Точно тебе говорю, это его ручная крыса. Aha, Mia to szczur. Chwila, dostałem jakiegoś expa. Zabić Billa, ukochana Mia. Rymuje się, więc musi być prawda. W kopalni spotkałem dziwnego niewolnika. Twierdzi on, że zniknęła jego ukochana Mia. Ciekawe, czyżby tu były również kobiety. Okazało się, że Mia to tylko oswojony szczur. Marki Giuliano, dobra. Taka jest sytuacja. Kurczę, coś sądzę, że ten Bill jest tutaj. Pewnie będziemy musieli wejść tam do góry. O, chyba widzę ten kamień. Ty, widzę ten kamień. O, Lubeka. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Musimy wyjść na tą wyższą platformę. O, ja tam chyba widzę skałę. Nie wiem, jak zrobili takie coś, to szapobal, nie? Dla moderatorów. No dawaj. Niewolnik. To jest beczka. A, patrzcie, tu są jakieś kłody po drugiej stronie. Tam pewnie trzeba będzie pójść. Ale może sobie... Ocena zdolności. Odup trochę. Dobra, mamy 5. Zdrowie minus. Okej. Jesteśmy zbyt zmęczeni. Dobra. Dostaliśmy minus do zdrowia. O, stały minus. Dlatego trzeba odpoczywać. Pamiętajcie, nie przepracowywujcie się. To jest niezdrowe. Dobra, musimy iść tam na prawo. I tam prawdopodobnie to jest to, co znalazłem. To była beczka. To nie była skała. Co jest? Nie! Giuliano! Giuliano, proszę! Albo wiesz co? Walić cię. A mogę go zabić? Chwila, bo to jest walka ostra. Dawno nie grałem w Gothica. Kurczę, silny jest chłop. Dobra. Unik. Aj, zrobił to podwójne. Fuck, i co on zrobi teraz? Dobra, nie okradł mnie. To dziwne. Okej, zostaliśmy w pierdziel. Dobra, nic nam nie zabrał. Czekajcie, trochę się uleczę. Zapiszmy może na brudny Joe 3. Zróbmy tak, krwawimy.
Musimy wejść tędy i na tam są chyba takie pale drewna. No Jezu, to nie są pale. Ogólnie miałem egzamin z tego na studia. To nie są pale. O Jezu, jak się nazywa to? A może pale? Kurde. Kłody też to nie są. Cholera. Dobra, ale co ja mam tu zrobić? Bo raczej to na pewno trzeba tu to zrobić, nie? Tak mi to wygląda. Tu jest lina. No to w sumie jest pod bilem idealnie. No. Może muszę kogoś namówić, żeby to zrobił. Oj. Ha. O. Oj, oj, oj. Zabiło go. Musiałem kliknąć akcję po prostu. Dobra. Zajebiste. Zajebiste. Oczywiście trop z krwi nie prowadzi do mnie w żadnym wypadku. Dobra, najedzmy się trochę. Baja. Bierzemy wszystko. Okej, tylko u kogo my wzięliśmy to? U lisa. Dobra, lis jest u góry. Tylko gdzie? Tutaj, tu był lis u góry. Szczwany lis. Czy mam wyrzuty sumienia? Nie, nie mam żadnych. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Zabiłem Billa. Ja ubił Billa. Widział. Widziałem. Sensownie wymyślone. Ja mam, szczerze mówiąc, nigdy bym na takie coś nie wpadł. Gdyby kłody spadły na orków, to nie poszczęciłoby ci się. Uderzyliby cię gardło, tak oczywiście. Gdzie jest moja ruda? O ty! Dawaj 10 kusków rudy, jak dawaj rudę, chłopie. Ach, вот, что ты ты путаешь? Мы с тобой говорили только о пи... А если я устрою еще и тебе несчастный случай? Только не надо мне угрожать. А то орки бы... Вот. О, не. Эй, ты... Опердолил меня, хлоп, на 10. Ты... На 10 брывок руды. Еще ти знайду. Еще zobaczymy. Popamiętasz mnie. Okej, okay, która jest godzina? W grze 17, dzień pierwszy. Kiedy ja mam się udać? Udać, żeby oddać rudę. Czekajcie. Znikło jego ciało. Ej, ty! Dobra, nie gadajmy z nimi. Oni nie są przyjemni. Mówią, że go wybrał sam Billiard. Ty opять здесь? No nie, już daj mi spokój, chłopie. Dobra. Ogarniam. Ogarniam. Dobra. Oj, źle. Nie! Ej, my go zaraz ubijemy. Zaraz tego Giuliano zabije tego Giuliano. Zdenerwował mnie. Wstawaj.
Już nie jesteśmy bezimiennym, teraz tak się zorientowałem. Asterem, tak? Jesteśmy Alaster, okej. Okay. Alaster. Kurczę, dużo zużyjemy, żeby się odregenerować. No ale ja chcę tego kolesia ubić. Chcę tego kolesia ubić. Chodź tu. Ty się nie leczysz, ja się leczę, bo uzbierałem materiały. O nie! Dobra. Drabiny nadal są przeklęte w tej grze. Giuliano. Pięknie blok. Najgorzej, kiedy on robi takie podwójne uderzenia, nie? O, tak jak... Ale mi wywalił kryto. Czytujemy. To było nie fair akurat. To było nie fair. Dobra. Dobra. O nie, źle. No nie! Dobra, do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka. Musimy ubić go. Za cel honoru sobie to uznaję. Wow. O nie. Dobra, raz. Okej. Źle. Znowu źle. Dobra, udało się 2 razy. Fuck. Dobra, wrócimy. Wrócimy silniejsi. Nie będę się męczył z nim. On nie jest tego wart po prostu. O, chłop zleciał. O, życie nie jest kolorowe na tej wsi. Na tej kopalni. No nie jest. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy mięso kopacza. Ono daje dużo. Grzybol. Grzybole, kolejny grzyb. Zbieramy. Dobre, smaczne. Tu są chrząszcze. Moglibyśmy je pozabijać. A, ognisko. Ej, tu coś mi śmierdzi. Jakąś skrytką tajemniczą. No nic, idziemy do urszaka. Zobaczymy, czy możemy już oddać tą dzienną porcję rudy. Co to za koleś to stoi? To jest Kurt? Tak, Kurt. Dobra. Nie pracuje, nie wiem czemu. To jest Sam. A, pogadajmy. Я слышал о некой Мии. Слышим о Мии. Чем заняться, да? Ага, мы шукаем этого шчура, так? Dobra, tego dowcipniejsza zapytamy. On jest spoko. Ja go lubię, Tixa. Okej, Tix nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii. Niestety orko dziwnie się czuje, jak chodzę koło orków. Bez ulumulu tym bardziej. Ty, patrzcie, jaki ten uszak ma broń fajną. Co to jest za broń? Ale kozak wygląda. Masakra. Oddaj dzienną rudę. Przyniosę ci rudę. Вот, я принёс тебе руду. Глупый Морра, опять забывай, как себя вести. Морра надо учить. Даже варку мне, Морра. Co jest? Co źle? Ej, chłopie. Co się stało? Za co wpierdol dostałem? Aha, bo po sygnale, nie? Trzeba przynieść to chyba. Przypał. Przepraszam. Jeszcze cię zabiję. Zjedzmy sobie mięso chrząszcza na pocieszenie. No, tarcie łez. No nic.
Nadal jesteśmy zakrwawieni. Dobra, zjedzmy to. Kość szkielet. Krząszcz brzmi w trzcinie, w szebrzyszynie. Popytajmy się może o tego szczura dalej. Łysp. Cześć, nazywam się... O, on może kilofy ulepszyć. Możesz nazywać mnie Wispam. Co masz na twarzy? Co z twoją twarzą? Skutek choroby. Przed tym jak dostałem się do kopalni, odwiedziłem niewielką wyspę położoną niedaleko stąd. Były na niej jakieś starożytne ruiny i postanowiłem sprawdzić, czy nie zostały tam jakieś rzadkie rzeczy. Albo nawet artefakt. Oj, nie przeczytałem. I nagle spod jednej ciemnej wyrwy wyskoczyła na mnie starożytna mumia. Zaskoczony, nie zdążyłem się uchylić, a ta kreatura chlasnęła mnie po rękach. Takiego strachu jeszcze nigdy nie doświadczyłem. Uciekałem stamtąd ile sił w nogach, aż się kurzyło. Od tamtej pory... Okej, odpłynąłem do wyspy. Pamiętam, jak się cieszyłem, jak zostałem żywy. Ale później ręka zaczęła puchnąć, dreszcze... Choroba do mnie wróciła w kopalni, na twarzy zaczęły mi się pojawiać plamy i moje zdrowie mocno spadło. Myślę, że to bardzo niebezpieczne i niedługo nie pociągnę. Okej. Okay. Mogę ci jakoś pomóc? Butelka wina. Tak, oczywiście, konieczna. Przynieś mi butelkę wina, już pół roku niczego nie piłem. Dusza prosi. Okej, on chce butelkę wina. Ty nie znasz, kto taka Mia. Mia. To возлюбленная Дика. Miłowana Dika. Маленькая прелесть. Jego maleńka. Что-то я воздух в шахте очень вредный. Пыль от холки руды разъедает легкие. О, патчика механика. Что рано или поздно твое здоровье полностью истощится, и ты просто не проснешься. О, это смутно. Смутно это. Okej, zapiszmy i zapiszmy to na brudny CO2. Okej, tu byliśmy, pamiętam, i tu na dole jest to, okej. Okej. Co tu jeszcze ciekawego jest do przejrzenia? O, tu bryłka leży. Nawet więcej. Nie mogę tak podać. Nie, to grzyby są. Ścierwojad pieczony. Okej, tam są strażnicy, pamiętam, do góry. Tam nie mogę się udać. O, grzybulec. Śmierdziulec. Tam coś jeszcze jest. Zobaczmy. A, to jest po prostu duża jama do spania. Nadzorca niewolników. Sam. Poważny sam. Co to jeszcze jest? Posąg Beliara. No ciekawe. Ciekawy mają orkowie wizerunek Beliara. O, patrzcie. Mogę odejść życie za ten. A to ciekawe. Pomódl się. Chcę się pomodlić i ofiarować 10 punktów trafień. Dobra, ja nie chcę się modlić. Nara. Ja tym Inos. Zabiorę ci kość, frajer. Ej, tu zwój leży? I kufer. Po cichemu. Mnie nigdy nie odkryć to bez нужного klucza. Dobra, mam ognistą strzałę. Jest tu to bardzo cenne. Rarytas wręcz, mógłbym powiedzieć. Co, mogę tu przejść? Okej, to są dalej kopacze. Jejku, ogromne są te kopalnie. Jestem miło zdziwiony. A tu jest arena. Hart. Witaj, kim Привет, jesteś? Ja Hart.
Я Харт. Прости, кто ты? Я, наверное, неправильно понял. Феру кто? Ты все правильно понял. Я Ферокич. Ферокич, кем jestem? Należy do bardzo pradawnego rodu żyjącego na tej wyspie od kilku tysięcy lat. Wy, mieszkańcy barbarzyńcego królestwa, zapomnieliście swoją historię, zapomnieliście, kim są wasi przodkowie, straciliście poszanowanie do wartości waszych dziadów i pradziadów. Dlatego nie słyszałeś o nas, Ferokiczykach, chociaż około 500 lat temu nasi przodkowie żyli na całym kontynencie, budowali ogromne miasta. Byliśmy najbardziej majestatycznym narodem w całej Myrtanie. Nie warto się śmiać z moich słów, młody człowieku. Opowiedziałem ci to nie dlatego, żeby cię poniżyć, lecz żeby wytłumaczyć. Chcę, żeby możliwie jak najwięcej ludzi znało historię naszego narodu. Nie twoja wina, że wasi ojcowie utracili własne korzenie. Czy jesteś mędrcem? Można tak powiedzieć. Chociaż wolę nazywać się poszukiwaczem prawdy. Interesujące, ale mogę od ciebie czegoś dowiedzieć? Tak, oczywiście, mogę z tobą podzielić się moją wiedzą. Powiem nawet więcej, opowiem ci wszystko o naszej wyspie całkowicie bezpłatnie. O, bezpłatnie. Ale nie myśl, że pozostali niewolnicy w kopalni będą równie wspaniałomyślni. Okej, czyli mam jakiegoś mędrca. Dobra, Hart. No jeszcze z tą pogadamy na pewno. Żeby się dowiedzieć czegoś więcej o tej wyspie. Tutaj ludzie... Rumal, Lior. Jak? Leroy. Leroy Jenkins. Dobra, zapiszmy sobie to. Może coś wykopmy. Jedna bryłka, 5 doświadczenia, żeby za dużo... Dobra, już przestanę. Ile już mamy? 15. Nie jest źle. A zobaczmy jeszcze, jak wygląda ta arena. Wygląda dobrze. Będzie fajnie się spuszczało w pierdolinnym. Słuchajcie, ale ja się jaram, że gram w to, nie? No jak dzieciak, jak od nowa. Jest to naprawdę dobrze zrobione. Jest ten klimatik, co? Jest lis. Czemu tu wszyscy są? Borys. Martin? Ty, Martin, nazywam się Martin. Walczę na arenie. Może chcesz się do nas przyłączyć? A co dla tego нужно? Nic specjalnego. Trochę odwagi. Zręczne machanie mieczem. Храбрости и умение сражаться. Opowiedz mi reguły walki na arenie. 3 bryłki rudy. Kiedy mogę zacząć pojedynek? 3 bryłki rudy. Kto jeszcze jest wojownikiem areny? 2 bryłki. Ej, czy to jest Martin? Tak. No, ten z miasta portowego, nie? Ten frajer. Drax. Zobaczmy, co u Draxa. Witaj, jestem Alastair. Здравствуй, меня зовут Алластер. Я хотел бы поговорить с тобой. Парень, ты не видишь, что мне сейчас Nie widzisz, że jestem teraz zajęty? Idź i zajmij się czymś innym. Ej, w ogóle nie wiem, jak tak słucham ich, to rosyjski mi się spodoba. Dziwne, mnie zawód Brudyczo. Ej, ty! Привет, я Алласт. Меня зовут Борис. Меня зовут Борис. Охранитель Дракса. Охраняешь Дракса. Я слышал, у Дика пропала любимая. Окей, ten szczur zniknął Dickowi. Nie zawracaj mi głowy takimi głupotami. Co wiesz o zasadach? Może za darmo mi powie. Jeśli zabijasz któregokolwiek z niewolników, szykuj się na śmierć. Orkowie dobrze pilnują tego i nie chcą tracić robotników. No o tym mówiłem wcześniej. Karer. Zobaczmy, a Karer to jest mój ziomek. Przypadkiem nie znasz się na leczeniu, niektórzy niewolnicy potrzebują pomocy, a w kopalni nie ma żadnego alchemika. Nigdy się tym nie zajmowałem, bo i po co wilkowi morskiemu jakaś taka alchemia? Ta robota dla mięczaków, dla nich, którzy tylko udają wielkich mędrców do 100 tysięcy rekinów.
To wszystko to bzdura, Alaster. Niech szczury lądowe się tym zajmują. Z tego wynika, że alchemicy i zrobiciele w ogóle nie są potrzebni i są darmo zjadani. Są potrzebni oczywiście, tylko mam wrażenie, że za dużo o sobie myślą. Tak samo i ci diabelni magowie, niech ich kule biją. Dlatego ja ich wszystkich nie znoszę. Lubię go, lubię Carrera. Dobra. Pogadaliśmy z wszystkimi, jeszcze zobaczymy, co tu kryje. Dźwięk rogu. Czas oddać rudę. Zapiszę to na brudny dżel 4. Dobra, słyszymy gong, słyszymy róg, ale ja w tym momencie skończę. Widzę, że jest 40 minut minęło mi, jak z bicza szczelił, naprawdę. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie komentarz, dajcie lajka, żebym widział, że się podoba. Napiszcie, czy mam dalej dubbingować, czy może po prostu nie mówić, bo kaleczę język polski i czytany. Napiszcie, co sądzicie o tej modyfikacji. Jestem bardzo ciekaw. Ja tymczasem się żegnam. Trzymajcie się ciepło i cześć.